Zapach, który wydziela partia rządząca, to zapach białoruski, powiedział lider PO Donald Tusk. Ale ja dziś nie o polityce, tylko właśnie o tym zapachu. Lepszy od białoruskiego jest zapach ukraiński. Właśnie na Ukrainie pomysłowy rolnik Dymytro, o swojsko brzmiącym nazwisko Suchecki, nasz korzeń pewnie ma, skonstruował ciągnik napędzany alkoholem. No to ma nasz korzeń. Zwykła wódka tu nie wystarczy. Mój ciągnik potrzebuje czegoś mocniejszego, powiedział konstruktor. No jasne, no bo ciągnik, żeby pociągnął coś cięższego, potrzebuje czegoś mocniejszego. Tak samo traktorzysta. No truizm, ale trzeba to powiedzieć. I zauważmy, jakie nastąpiło tu zespolenie maszyny z człowiekiem. Oboje potrzebują tego samego, żeby działać. Ale sama wódka czy lokalne wino nie wystarczą. Rolnik wyjaśnił, że w wódce kupowanej w sklepach jest za dużo wody. I prawda ci to. A lokalne wino, dodajmy tu od siebie, zasiarcza silnik. Ciągnik jeździ więc na mocnym samogonie z pierwszego pędzenia, czyli można powiedzieć, ba, nawet należy, że jest to ciągnik ze słowiańską duszą. Żeby pociągnąć, potrzebuje samogonu. Suchecki narzeka tylko, że pojazd spala więcej paliwa, gdy napędzany jest bimbrem, niż wówczas, gdy chodził na benzynie. No trudno się silnikowi dziwić. Benzyna jest mniej smaczna, a i pewnie traktorzysta ma swój udział w spalaniu. Sam ciągnik również jest autorskim dziełem Sucheckiego. Silnik pochodzi z radzieckiego samochodu Pabie, a karoseria została wykonana ze starych lodówek. No i to jest napędzane jeszcze samogonem. No może wśród nich jest ta słynna lodówka Kaczyńskiego, którą wykończył PO w poprzednich wyborach. I może Tusk się pomylił i czuje zapach nie białoruski, a ukraiński, zapach swojej porażki.